Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Spiker. Jest to kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Naszym celem jest przygotowanie się z Vesemirem do puszczenia Białego Sadu, gdyż poszukujemy dalej Yennefer. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Yennefer jest w Vizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. W takim razie pora się zbierać. Pora się zbierać. Aha. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Dobry pomysł. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! O mordę. Kobiety. Zostaw mnie! Psychiczna babka. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? No, ludzie, ja się nie powiedziałbym. Mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Nie. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Aha, czyli będzie bójka. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. Dobra, spoko. Co to? Uderz go. Poziom trzeci, to jeden, fajnie. O, ale mu głowę urwało. Czysta expa, nice. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Biedny Geralt. Widzieliście jego twarz, Bogu! Boją się go. Odejdź stąd i nie wracaj, nigdy! No, niepokojony biedak. Smutno mu się zrobiło. No, to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. Chodź, Vesemirku. No homo, my friend. No nie myśmy zaczęli tę burdę. O? O? Kogo my tu wymówki, mamy? Wymówki, wymówki. Cały ty. I... Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz... Cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mniemam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie.
czemu właśnie wyzimy? Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrejs. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kulchanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Mhm. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebin Higamere, suweren Nazairu i Vikovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Na buzi. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Yes, if you know what I mean. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? Były dzieci. Galo! Już! Sajfy realizuje. Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sam. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. O, już znowu tak jak na początku. Już dwie kobiety go myją. Trzy właściwie temu, jak dobrze. Szoru pod pachami. Tylko tak trochę ten, nieprzyzwoicie, że facet go ogląda. Jak jego. Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle.
Kledwyn, proszę waszmość ogolić baczki na pół cala. Wait, what? On już nie będzie miał brody? Daj mu powagi. Co jest nie tak z jego fajną brodą? Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Właśnie, popieram. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. O co chodzi? Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Rif. Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. Będę wybierać losowo chyba. Poltest kazał mi oczyścić drogę. Chłopak się nawinął. Zabicie dziedzica Lavalet nie zrobiło na tobie wrażenia? W sumie... Skoro zwą cię zabójcą królów, to jakie znaczenie ma byle baron? Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam. Skąd przebiłeś się w okolice Vergen? Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem, przywódcą niebieskich pasów i... Mordercą nieludzi. Ten jegomość jest nam znany, Wiedźminie. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie... Niesławny szczyt w Lochmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Bo możni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to. Przy okazji doprowadzając do tego, że Radovid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech waszmość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Cicho uciekła. Patrzyłem, prawda. Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek, Leto z Gulety. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów. Nawet z Wiedźminami. Ten alians już się zakończył. Nieodwołalnie. Zabiłem Leto w Lochmuin. Takie doszły nas słuchy. Dobrze się stało. Oszczędziłeś naszym agentom roboty, mokrej i trudnej. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc., etc. Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Co? Szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Geralt. I udanej audiencji. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele.
Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. Gdzie moje ubrania? A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu, u praczki. Dostaniecie je po audiencji, czyste i nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Wezmę pierwszy lepszy. Dobra. Więc strój. Co mi tam wezmę ten? Ekwipunek. Załóż. Nie. Chociaż. Nie, takie spodnie założę. Już? A mówią, że szata nie zdobi człowieka. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Powiedzmy. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Uuu, jaki dis. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. No to się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż dotknie piersi. Myślę, że to będzie odpowiadać. Cóż. Ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mnie brakuje płynności i gracji, co ty tam wiesz? Proszę za mną. Gdzie mam iść? Na nim podążać, spoko. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiedniego tytułu. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Spoko. Imgrimie ep art hercer, deitfen adan in karn ep morwut. Emhyr far emreis. Ukłon. Ukłonicie czy nie ukłonicie? Nie ukłonię się. Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Evelien namen vadgen vavort. Tyle miesięcy na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Dlaczego ja? Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. No w sumie. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej.
potrzebuje informacji, nie motywacji. Potrzebuje informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów. Ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki. Mhm. Czyli teraz idę do Yennefer. Okej. Czy wasz mość nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? Spokojnie, nic się nie stało. Wasz mości nic, prawda? Ale mnie czeka kara. Jaka kara? Niech wasz mość trzyma się blisko i nikogo nie zaczepia. Dość łamania etykiety na jeden dzień. O, kurzu się. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herewart II, książę Elanze. Nie dość, że każe mi się... Ja, panne... Ratsliden Enenek. Estuon SSR. Gdy wasz mość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Okej. Naostrzyłeś już to piwo? Tak? To zapisuj. Yennefer. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Dzięki, ty też wyglądasz. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? Mhm. I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomyłce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Uuu, wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. Rzeczywiście wydoroślała. A niech mnie. Rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Mhm. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Mhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki gon. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach, w Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy.
A ty co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Pora się zbierać. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem, czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportuję cię do Velen. Fajnie by było. O nie, nie ma mowy, pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia jej. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wezemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Far Atre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Okej. Dobra. Który teraz mam iść tędy? Odbrać. Szkoda, odebrać, że nie mam czasu. Co się stało? Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową, jak najszybciej. Tak, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Jego komanda. Gdzie on teraz iść? Z drogi! Tędy. Zadanie zakończone. Czekaj, cię. Tak, uzm mnie. Jeśli mogę. Mogę? Mogę. Od razu lepiej. Jak się oddala, to tu. Boże, już dawno wieśka nie grałem. Gdzie mam iść? Do Velen. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Komuś się nudziło. Widać, że lubi zabijać. Dobra, jedziemy. Szybciej. Nie ten. Tędy. Się zmęczył konik.
co na mnie podąża. Jakiś stwór. Ale lepiej uciekam. Wygląda na to, że są na miejscu. Gdzie mam iść? Wejdź do środka, no. Nie się trzęsiesz, jak nie wiem. Żyd na gumie. Z kim ja mam pogadać? Z tym gościem prawie. Prawdopodobnie. Łotka, nie tak szybko. Szukam człowieka, którego zrobią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Goście? Nieproszeni goście? Co to za jedni? Kaczmarzu, wódki! Aha. A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Kurwa, głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jęzor nożem? Wkurzył się. Napijemy się? Stawiam kolejkę. Bo co? Bo mam pieniądze. Stać mnie. Nie piję z obcymi. Jedna kolejka i już nie będę obcy, a potem każdy pójdzie w swoją stronę. Która to jest twoja strona? Jadę do Nowigradu. Jestem w drodze do Nowigradu. Jasno, kurę. Zdrowia. Za pomyślność, moją i waszą. Do dna! No i tak się załatwia sprawy. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Wchodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Toż ładny pachołek, myślę sobie. Miała być jedna kolejka i już była. Czyśmy widzieli jakieś informacji? Nie. Dobra, spoko. Przynajmniej nie byli groźni. Dzięki, panie, żeście nie wszczęli burdy z tymi ordyńcami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali. Nie wiem. Co wiesz o Hendriku? Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Którędy teraz mam iść? Chyba tędy. Dobra, gdzie jest mój konik? Wiem, że masz młodą córkę, dziadu. Szukaj gdzie chcesz. Kiedyś nie zdążysz i to jest wszystko, co macie. Wszystko przysięgowane. Pojedziemy. Jedź, Piotrka.
pieniędzy. Się zakłopotałem. Niepotrzebnie, nie wiem czemu. Czemu to jest... śnieg jakiś? Nieraz zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i ta mgła. No, jeszcze mgła. Never mind. Widzę, że coś mam do ubicia. Wezmę ochronkę. Czym się rzucało znak? Czym się rzucało znak? Aha, RD. Czemu zapauzowałem go? On mnie zabił! Aha, kurde. Dobra, to jeszcze raz to zrobię. Chyba nie będzie łatwo. No ładuj się, ile można się ładować? No. Rusz się! I git. Dobra, z racji takiej, że już tu byłem, to... wezmę tą ochronkę. Czy się używa mikstur? Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej Dobra. Piwnicy. I tam mgła. Cię walnę. Jeden drugi sukces. To wszystko chyba, nie? Tak. Tym razem dałem radę. Trzeba po prostu szybko naciskać. Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś. Precz! Jestem niegroźny. Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, nawet żab nie słychać. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. O!
psia krew. Muszę poprawić mikrofon, dobra, już. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła, jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. Czyli bez komentarza? Nic nie powiedział? Okej. Muszę iść do tej chatki, tak? Jezu, czemu tak biegasz? No spokojnie. Dobra, muszę wszystko badać, tak? Tak. O fuj. Torturowali go. Może coś przeoczyli. Zajrzę do butów. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Przeszukaj chatę agenta, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Z czym się korzystało? Alteta? Talerz. Dobra, niech będzie. Po co mi talerz? Aha, to jest piwnica pewnie, ta? Zakryta. Czuję przeciąg. Jakimś futrem. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Ta. Chyba powinienem tu posprzątać. O, fajnie. Czyli kluczyk pewnie był tutaj do piwnicy, ta? No, otwórz. Czemu nie chcesz otworzyć? Zamknięte. No co jest? Ale mam kluczyk. Co jest? Chyba, że coś przeuczyłem. No. Jezu. Zajdź mi po prostu spokojnie. Miało być spokojnie, a oczywiście się zraniłem jak to ja. Ma coś w ogóle w ekipunku na HP? Chyba nie. Chociaż? Oko potwora, serce potwora. Nie. Ciekawe. O, Siri. Zaginiona Tomala Stengel, córka krwawego barona, mogła zostać uprowadzona. Za jej odnalezienie lub informacje o miejscu pobytu czeka wysoka nagroda. Czyli haj się zgadza. Zbadaj. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. I konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Podsumowanie. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza.
Dobra. Czyli muszę iść na górę. Kłos skończony. Śledź zadanie. Dobra, gdzie jest pani? Czym się... Aha, tym. Chodź. Chodź. No chodź. Dobra. Wyjdę na konia. Jedziemy robić misję. Właściwie kontynuować ją. Tylko nie wiem, czy ja coś działam z ćwiartką HP. Znajdź wiedźmy na własną rękę lub wypytaj o nią mieszkańców pod Gaju. Jezu, nie bij mnie, zostaw mnie, dobra. Poziom paniki wierzchowca, spokojnie. Coś chcę, a zignoruję. Jakaś misja poboczna zrobię potem. Czy potem, jak skończę grę. Jak skończę fabułę. Nie tedy pojechałem z tym idiotą, chociaż nie mogę tedy jechać. Ile muszę zapierdzielać, żeby tam dojść? Muszę 150 stóp. Będą mnie gonić? Chyba będą. Nie, już, już. Wierzchowiec panikował, ale jak na razie jest spokojny. Czemu akurat tak muszę jechać? Znaczył się. Szybciej, no. O, już prawie jesteśmy na miejscu, panie. Już faktycznie jestem na miejscu. Coś mogę kupić, tak? Widzę, że coś jest. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Nie? A tu? Mogę otworzyć? Mogę. Okej. Jest coś, co mogę zbadać? Nie. Potrzebuję jakiegoś chleba, cokolwiek. Na HP, wiecie. Tam jest kowal. Czy coś takiego. Zbrojnisz. Kupujcie, Gabriele, obroń się sam! Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel! Aha, fajna reklama. Pokaż swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Potrzebuję coś takiego, nie wiem. Naprawiają. No nie wiem, może kupię jedno. Tworzenie przedmiotów. A coś na HP macie? Miksturki. Kupię dwa. Ile mam jeszcze w ogóle hajsu? A, praktycznie zero. Mogę sprzedać się? Nie mogę. Chciałbym, żeby coś dla mnie wykonał. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Ciekawe, co mogę zrobić w ogóle. Praktycznie nic. A fajnie, bo pokazuje składniki, dobra. Mogę to pominąć? Okej, spoko, ale nic i tak nie mogę zrobić, więc oleję to. Bywaj. Bywaj. Który ja mam się udać? Znajdź wiedźmy na własną rękę, bo pytaj mnie w końcu pogajów.
Czy działa mi się? Ja tam do czarownicy nie co ci się stało? Zdrowa jestem, bo nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Chociaż? Nie, tu jestem. Trzeba by go drugi raz do czarownicy posłać, może by go z lenistwa wyleczyła. Witajcie, matko. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Szukam czarownicy. Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu tak go w krzyżu postrzykło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowiuteńki. Gdzie go znajdę? Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. Rozumiem. Dajcie świecimy na własną rękę. Okej. Czy teraz cel mam tutaj? Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie babsko. Postawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. Tylko nie mam koron. I co mam teraz zrobić? Bywaj. Nie będę przeszkadzał, bo widzę, że ciężko pracujesz. Okej, ale po co mi to? A tu co mam? To mi co muszę? Mogę coś sprzedać? Ciekawe. Niepotrzebnie nie go kupowałem. Kupujcie, Gabriele! Obroń się! Pokaż swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Mogę sprzedać? Ciekaw jestem. A mogę, fajnie, dobra. Co ja tu mogę sprzedać? Czegoś, co nie potrzebuję. Sprzedam. Sprzedam większość rzeczy. Ile już mam hajsu? Jeszcze trochę. Nie mogę. Co jeszcze? Mogę sprzedać? Mogę? Nie mogę. Nie mogę. Mogę? Mogę. Mam teraz mnie starszy, żeby tamtego przekupić chyba. Bywaj. Gdzie on jest? Tu jest. Czego chcecie? Mówiłem, że o czarownicy gadał nie będę. Może za parę koron zmienisz zdanie? No, skoro tak, to już wam powiem. No i gitar. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. Łowcy czarownic tu byli? Łowcy czarownic tu byli? Nie, ale się o nich słyszy. Jak was, panie, zobaczyłem z tymi mieczami, to od razu pomyślał, ło, to jednak prawdę powiadali. Jestem wiedźminem, nie łowcą czarownic. A to nie to samo? Nie. Nic nie zrobię waszej czarownicy. Nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywaj. Mi nie przeszkadza. Szybutka, ładutka. Okej.
kamienica, pewno do niego miejsca i to na mnie nie wie, gdzie mam konia w ogóle. A tam jest. Szczownicę podłaszą. Bo jeziorka miał być wielki. Chodź, kamień. Chodź. Tego, no... Jedź, putka! Jedź. Chciałby dostać się, co jest. No! Nie. Chciałem, że się zaklinowałem, bo woda. To jedziemy. Ile stóp? A, kawałek. Mogę się w sumie przejść. Wolniej. I co? Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu. Jezu. Pomimo się chyba, to ja nic nie zrobię. Teraz wolno. Ile mam w ogóle HP? Pewnie już końcówkę. Pani pomoże. Krowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zbierzasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta, jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Żona jest. Prymaja jest wiedźmą wielka. Pani dzisiaj niełaskawa. Trzeba przyjść. Jest tu ktoś? Hello. No i gdzie ona się podziała? Wiedźmo. Dobra, wiedźmińskie zmysły. Tu coś jest? Dobra, jestem, miałem, nie miałem miejsca na dysku już, ale gdybyśmy w tej chatce tej oto wiedźmy znaleźliśmy takie cłuś, właściwie czarodziejki, taką czaszkę, która otwiera portal do drugiego świata. Może tak to jest. No, ładnie tu. Zajączek, mogę go ubić? Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Mogę wziąć te wszystkie rośliny? Mogą się do czegoś przydać? Pogadam trochę z tą czarodziejką i chyba na tym zakończę odcinek, gdyż powoli mi się miejsce na dysku kończy, a TX Story to nie jest jakiś taki dobry program do nagrywania. Znaczy, dobry. Chodzi mi o to, że dobrze nagrywa, tylko że wiecie, ta pojemność tych filmików, Boże. Jak teraz się dostać na górę? Po schodach pewnie, nie? Witaj, Wiedźminie. Aha. I like. Tu masz plamkę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. No, nie będę już oglądać. Tych dźwięków. Skubano. Się już ubrała. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Szukam pewnej dziewczyny. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Chodzi o Siri.
Szukam Ciri, tej Ciri. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Cirilla jest tutaj? Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez loże czarodziejek i każdego bez mała króla trafiła do Velen, a ja nic o tym nie wiem? Co ona tu robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz, naprawdę jej nie spotkałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Będziesz mieć moją wdzięczność. Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Jak się nazywał? Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Nie wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Nie mogę odruszać od razu, gdyż muszę zakończyć odcinek. Nie mogę ruszać od razu. W takim razie spotkajmy się na miejscu. Będę czekała na ciebie przy wejściu do jaskini na północ od wsi pod Gaję. No cóż, to by było na tyle, proszę państwa. Jeśli się podobało, dodajcie łapkę w górę. Jeśli się nie podobało, dodajcie łapkę w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie i lajkujcie. Zachęcam was też do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku. Nie wiem, czemu kręcę tą kamerką jakiś palant. Dobra, to trzymajcie się. Yo!